Czuliście kiedyś, że ktoś was obserwuje? Że ktoś niepożądany śledzi was i wasze ruchy? Tym razem to jednak my będziemy wielkim bratem, a wszystko to w grze Republika. Twórcy ewidentnie czerpali inspirację z powieści Orwella. Totalitarne państwo, ogromny budynek zwany Metamorphosis, składający się z skomplikowanych korytarzy i komnat, a całość oczywiście naszpikowana licznymi kamerami i podsłuchami. O pomoc prosi nas młoda dziewczyna o imieniu Hope. Błaga nas, abyśmy pomogli jej uciec z tego miejsca, zanim przeprowadzą na niej rekalibrację, ponieważ czytała jedną z zakazanych książek. Jak jednak możemy pomóc dziewczynie? Tak się składa, że mamy dostęp do wewnętrznego systemu budynku, nazwanego OmniView. Za jego pomocą jesteśmy w stanie kontrolować kamery, telefony, komputery i zamki w drzwiach. Możemy więc zaglądać do innych pokoi, sprawdzać, gdzie aktualnie patrolują strażnicy i wyznaczyć Hope odpowiednią drogę do celu. Oczywiście zadanie to nie będzie takie proste, jak może się wydawać, a fabuła nieraz nas zaskoczy. Ogromnym atutem tej produkcji jest świetna oprawa audiowizualna. Gra momentami przypomina dobry film. Do dubbingu zatrudniono znanych aktorów oraz wprowadzono system emocji na twarzach. Razem daje to niesamowity efekt. Wszystko zwieńczone jest świetnie przemyślaną i wykonaną grafiką. Gra mogłaby być idealna, lecz całą zabawę z podglądaniem ludzi za pomocą kamer niszczą mikropłatności występujące w grze. Cała historia podzielona jest na 5 rozdziałów. Zabawa z każdym z nich zajmuje nam około 2 godzin. I niestety, kupując grę, otrzymujemy dostęp jedynie do jej pierwszego rozdziału. Za każdy kolejny musimy słono zapłacić. Podsumowując, studio Camouflage stworzyło świetną grę. Wciągająca fabuła, nowatorski pomysł i najwyższej jakości wykonanie sprawia, że Republic to jedna z najlepszych gier na rynku na chwilę obecną. Szkoda tylko, że twórcy przyćmili ogromny potencjał produkcji, wdrażając do niej absurdalne mikropłatności. Jeśli jednak macie odłożonych parę złotych, na pewno nie będziecie żałowali wydanych pieniędzy.